Ciągle nam się wydaje, że jesteśmy nowym krajem członkowskim, a jesteśmy już prawie 15 lat w Unii Europejskiej. W międzyczasie jeszcze doszły inne kraje, doszła Rumunia, Bułgaria, Chorwacja. Zatem są już nowsze kraje niż Polska. Właściwie już jesteśmy w grupie tych silnych, którzy wiedzą, jak należy wykorzystywać środki unijne i którzy mogą widzieć efekty tychże inwestycji i cieszyć swoje oczy, że tak Polska się pięknie zmienia. W tej chwili pracujemy w Komisji Prawnej nad pewnymi pakietami, które mają się skończyć wraz z naszą kadencją i chcielibyśmy, żeby one ujrzały światło dzienne i zostały implementowane do systemów prawnych poszczególnych krajów członkowskich. Najważniejszym dokumentem, na którym pracuję od 3 lat, jest reforma prawa autorskiego. Stworzenie jednolitego cyfrowego rynku, którego nie ma w tej chwili. Mamy jednolity rynek w tak zwanym realnym świecie, ale w internecie mamy granice wyznaczone prawem autorskim. Każdy kraj ma swoje prawo, które jest terytorialne. W związku z czym dany utwór, czy nawet produkt, który zawiera w jakikolwiek sposób możliwość zahaczenia o prawa autorskie, jak na przykład telefon, aparat fotograficzny czy kopiarka, służą również do kopiowania. Więc jak służą do kopiowania, to też mają w cenie zawarty pewien element opłaty za przyszłe prawa autorskie. To jest ogromny pakiet i mam nadzieję, że jak uda nam się te granice w internecie znieść, to gospodarka unijna odnotuje znaczny wzrost i tego chcemy. Chcemy więcej miejsc pracy, chcemy, żeby się cała gospodarka unijna lepiej rozwijała. Zachęcam przede wszystkim wyborców do tego, żeby się zmobilizowali 26 maja przyszłego roku, poszli głosować na swoich reprezentantów, którzy będą starali się zapewnić im lepszą przyszłość. Bo to jest pytanie o przyszłość. Jaka będzie przyszłość Polski, jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej? To jest pierwsza rzecz. A jeśli chodzi o kandydatów, w Polsce jest system list partyjnych, w związku z czym trzeba na taką listę się dostać, żeby w ogóle móc mówić o tym, że będzie się kandydatem. Partie wyznaczają swoich przyszłych kandydatów w bardzo różny sposób w różnych krajach. Czasami jest to głosowanie, tak jak w Polsce, na konkretną osobę, a czasami, tak jak jest to w Hiszpanii, głosuje się na listę i potem sama partia decyduje, kto do Europarlamentu wejdzie, a kto nie wejdzie. Jeśli chodzi o udział kobiet, mamy już w tej chwili pewne parytety, które mówią generalnie o płciach. Mówią, że nie może być jednej płci mniej niż i innej płci więcej niż. Nie chodzi konkretnie o kobiety. Ja już się spotkałam z takimi parytetami, gdzie wśród kandydatów było za dużo kobiet i mężczyźni reklamowali, że to chwila, moment, dla nas też powinno być jakieś miejsce. Także tu się bardzo dużo zmienia. Jest coraz więcej pań posłów do Parlamentu Europejskiego z różnych krajów. Pamiętam, jak w 2004 roku obserwowałam małą delegację Malty, nie było ani jednej pani, a w tej chwili są prawie same panie, więc też się zmieniło. Odnośnie pracowitości, to zależy od człowieka. Albo będzie pracował, w związku z tym nie będzie go bardzo często na ekranie telewizora w Polsce, albo będzie częściej na ekranie telewizora, bo widocznie tak rozumie swoją rolę jako europoseł. 15 lat to jest bardzo długi okres i był to wspaniały okres w moim życiu ze wspaniałą pracą, tylko ta praca jest bardzo daleko, 1200 kilometrów stąd, więc to nie jest łatwa praca i myślę, że teraz trzeba dać po prostu miejsce nowym. Niech się nowi przychodzą, niech się uczą, niech pokazują nowe pomysły, nowe widzenie świata. Nie można się okopywać na stałe na jednym stanowisku. Ja zresztą bardzo często zmieniałam i zawody, i miejsca pracy i zawsze uważałam, że to dobrze mi robiło. Odnośnie przyszłości zachowam tajemnicę. Mam pewne plany, one też wiążą się z różnymi krajami. Ale na razie nie będę zdradzać. Chciałabym po 1 lipca, bo do 1 lipca trwa nasza kadencja 2019 roku, mieć trochę wakacji.